Że rozpoczyna się nagrywanie. Witam bardzo serdecznie na naszym drugim spotkaniu, spotkaniu, które Rafał Pojda zainicjował, na którym, no i teraz wciągnął mnie też do tego przedsięwzięcia, więc witam bardzo serdecznie, nazywam się Michał Kwiatkowski, znacie mnie na pewno z kanału Strzelnica TV, jest mi niezmiernie miło, że mogę po raz kolejny takie spotkanie z zawodnikami, z zawodniczkami strzelectwa sportowego w Polsce poprowadzić. Naszym zamysłem było to, żeby przybliżyć Wam ten sport, żeby może zachęcić Was do tego, ale także, żeby w jakiś sposób integrować środowisko, no bo wiadomo, teraz w czasie tej pandemii, tego wirusa SARS-CoV-2, wszyscy siedzimy gdzieś tam pozamykani w domach, wprawdzie strzelnice już powoli się otwierają, ale na razie cicho szaje, jeśli chodzi o zawody, więc też nie ma jakiejś takiej szansy na to, żeby się spotkać i pogadać. A to środowisko, gdybyście spojrzeli na nie, jest naprawdę bardzo fajne, bardzo zintegrowane, bardzo dużo przyjaźni różnych się fajnych nawiązuje i zawsze za każdym razem, kiedy spotykamy się na strzelnicy, no to jest po prostu fajna taka przestrzeń do rozmowy, do wymiany doświadczeń. No i chcieliśmy chociaż po trosze przenieść to właśnie tutaj do internetu i takie para live'y robić, nagrywać, żeby po prostu, żebyście też po prostu byli razem z nami, żebyśmy o sobie nie zapomnieli. Chociaż mam nadzieję, że już niebawem spotkamy się na strzelnicy. Poprzednie spotkanie było w takim bardzo męskim gronie, bardzo dużym męskim gronie i z Rafałem usiedliśmy. Ja mówię, Rafał, no nie no, tak nie może być, musi być gender balance, słuchaj, no nie no, chłopie, no tyle dziewczyn jest strzelających, wspaniałych zawodniczek, które zdobywają puchary, medale, które naprawdę strzelają na bardzo europejskim poziomie i mówimy, dobra, robimy live'a teraz z samymi dziewczynami. Tak więc zapraszam do uważnego oglądania, bo dzisiaj waszymi gośćmi będą i pozwólcie, że tutaj te obrazki pewnie będą się jakoś zmieniały, te kolejność, więc ja po prostu może wyczytam nie według kolejności alfabetycznej, tylko według tutaj rozpiski, którą mam przygotowaną przez Rafała. Muszę przyznać, że Rafał, jeśli chodzi o taką produkcję telewizyjną, jest niezastąpiony, jest po prostu świetnym researcherem i nad wszystkim czuwa. Więc, a w ogóle to tak, Rafał Pojda, Michał Kwiatkowski, dzisiaj będziemy moderować to spotkanie, a jest z nami Sonia Szymanek, witam cię serdecznie. Serdecznie, Soniu. Witam, cześć. Witam. Słuchajcie, Sonia Szymanek od 6 lat spędziła w kadrze narodowej w pistolecie. Jest srebrną medalistką młodzieżowych mistrzostw Polski w 2013 roku w konkurencji pistolet pneumatyczny 40 metrów. Również brązową medalistką w tej samej konkurencji w mistrzostwach Polski w 2014 roku i brązową medalistką mistrzostw Polski w 2015. Jest oczywiście pistolet pneumatyczny 40 strzałów, to można, myślę, o tym jeszcze porozmawiamy, bo to pewnie początki Soni, ale jest obecnie zawodniczką IPSC, jest brązową medalistką Mistrzostw Polski w 2016 roku w kategorii Standard Lady, jest srebrną medalistką Mistrzostw Polski w 2017 roku w kategorii Standard Lady, zajęła również pierwsze miejsce w rankingu pistoletowym w klasie Standard Lady w sezonie 2017. Sonia, pozwolisz, że nie będę dalej czytał, bo ta lista jest naprawdę bardzo długa, a myślę, że wymieniłem najważniejsze twoje trofea. Witam cię serdecznie. Kolejnym gościem, kolejną uczestniczką naszej rozmowy jest Aneta Bocheńska. Witam cię serdecznie, Aneto, bardzo mi miło cię widzieć. Nie widziałem cię dawno, a na strzelnicy zawsze gdzieś tam na siebie wpadaliśmy. Aneta jest mistrzynią Polski w pistolecie IPSC Standard Lady w latach 2017, 18 i 19. Jest zdobywczynią Pucharu Polski w 2018 i 2019 roku. Zajęła także drugie miejsce w Pucharze Polski w 2018 roku. Jest uczestniczką finałowego Super Six na IPST Extreme Europe Open w Hodonikachi w 2018 roku. Aneto, kłaniam się i witam serdecznie. Witaj, witaj. Rozumiem, że też nie pomyliłem się nigdzie. Paulina Holc to kolejna nasza uczestniczka. Witam cię serdecznie, Paulino. Dzień dobry, podoba mi się, bo możemy już zakończyć to wymienianie na moim nazwisku. Paulina, właśnie ja specjalnie przygotowałem też dla ciebie, słuchaj, autę i w ogóle. Moje nagrody tak naprawdę. Tak, znaczy wiesz co, tak, bo wszyscy znają cię z ról teatralnych, filmowych, serialowych, ale jesteś także, mało kto o tym chyba wie, że jesteś również zawodniczką IPSC, taką, która stawia pierwsze kroki w tym sporcie wspaniałym.
No już takie trochę drugie, ale tak. Okej, okay. Bardzo mi miło Cię również spotkać. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z Wami na żywo porozmawiać. I właśnie pierwsze pytanie, bo właśnie skoro pojawiły się początki, chciałem właśnie zadać Paulinie. Paulino, bo Ty, przyznam szczerze, że jesteś drugą aktorką, a właściwie aktorką, bo znam jedynego aktora, który strzela, to jest Bogusław Linda. I nie wiem, czy jest jeszcze jakiś aktor albo aktorka, która strzela, więc Ciebie, i chyba tak jest, że Ty jesteś jedyną jeszcze aktorką w Polsce, która rzeczywiście strzela konkurencji IPSC. Jak to się zaczęło u Ciebie, ta przygoda z tym sportem? Skąd się to wzięło? Powiedz. To się bardzo dziwnie zaczęło, bo ja jestem absolutnie multisportowa i zajmuję się przeróżnymi rzeczami. I był taki moment w moim życiu, że prowadziłam też treningi, treningu siłowego, byłam instruktorem i w ten sposób przez właśnie organizację Strong First, w której uczestniczyłam, poznałam Dominika Górskiego, który też z tej samej organizacji się wywodzi, jeśli chodzi o sporty siłowe. I spotkaliśmy się na szkoleniu zupełnie innym, kompletnie sportowym. I zaczęliśmy gadać, no bo znaliśmy się wcześniej. I ja właśnie tak zapytałam coś, bo już nie pamiętam z czego to wyszło, ale właśnie, że coś o strzelanie. I on mówi, no tak, no to spróbuj. Nie, no spróbuj. No dobra, no i umówiliśmy się na strzelnicy, gdzie było bardzo miło i bardzo jakoś tak nie sprawiało mi to wszystko kłopotu, tylko wielką frajdę. Wychodząc ze strzelnicy powiedziałam, nie chcę słuchać o kolejnej pasji, proszę w ogóle już do mnie nie mówić, ja się tym nie zajmę. Na co Dominik zapytał, to kiedy następny trening? No i tak zostało, bo on jest po prostu strasznym upierdliwcem i to jest w ogóle jego wina. Dokładnie tak. No, powiem Ci, ja akurat z Dominikiem miałem ostatnio trening taki online, on wprowadził bardzo, zresztą Dominik był gościem też w poprzedniej naszej rozmowie i Dominik wprowadził takie bardzo fajne treningi online, gdzie jakby przeniósł dużo takiego treningu na sucho właśnie do trenowania takiego jak w czasie pandemii, ale myślę, że w przyszłości to też się sprawdzi jako sposób trenowania, kiedy człowiek jest bardziej zagoniony. I pamiętam, że po pierwszej tej sesji treningu ja tak mówię, dobra, no fajnie było. Dominik mówi, no jak, no jeszcze są dwie sesje. Ja mówię, nie, no wystarczy. Ale wiem na pewno, że Dominikowi się nie odmawia. To jest człowiek, który po prostu jest urodzonym trenerem, który potrafi po prostu powiedzieć, nie, stary, musisz dobrnąć do końca tej sesji. W sumie powiem Ci, Paulina, myślałem, że będzie to historia tego typu, że zagrałaś na przykład w filmie, w którym grałaś gangsterkę i spodobało Ci się strzelanie na przykład. I stwierdziłaś, że... Bardzo bym chciała i mam nadzieję, że kiedyś ta moja umiejętność się... Właśnie. Dokładnie, to jest fajne, gdyby wykorzystać, bo ja powiem Ci szczerze, jak widzę aktorów, którzy trzymają broń czasem i strzelają, to czasem się smutno robi i fajnie by było właśnie, jakbyś zagrała rolę, gdyby wtedy można było pokazać, jak się naprawdę strzela. Widzę, że Aneta się uśmiecha. Aneta, no, ty grałaś w jakimś filmie kiedyś? Nie grałem. Absolutnie. Ale powiem Ci, że wystąpiłaś raz w Strzelnicy TV, ja wywiad z Tobą zrobiłem. Powiem Ci szczerze, że to był wtedy taki moment, bo w ogóle to jest fajna historia, że był taki czas, kiedy w ogóle zawody te dynamiczne IPSC były bardzo mocno zdominowane przez facetów i kobiety praktycznie się w ogóle nie pojawiały. Potem nastąpił taki moment, że gdzieś tam jak gdyby, a właściwie ja trafiłem na Anetę w momencie, kiedy zawodniczki już przyjeżdżały w strojach klubowych, miały tu jakieś medale na szyby w ogóle i tak dalej. I pamiętam, że niektórzy faceci tak o Anecie Bocheńskiej tą z takim lekkim, wiecie, przykucem mówili, Aneta, to jest Aneta w ogóle. I widziałem, że wszyscy się przyglądali w ogóle, jak Aneta strzela. Ja byłem pod ogromnym wrażeniem. Ale powiedz mi, Aneta, bo ty jesteś, jak są na przykład tacy muzycy, których nazywa się multiinstrumentalistami, tak ty jesteś taką multibroniową zawodniczką, bo jest pistolet, karabin, strzelba, no a czasem bierzesz udział w zawodach, gdzie ze wszystkiego, że tak powiem, no nie naraz, ale po kolei strzelasz, czyli zawody trzyganowe. Jak ty to wszystko godzisz? Powiedz mi, bo to z tego co wiem, to jak ktoś przechodzi na takie zawodowstwo, to raczej skupia się już na jednym, prawda? Strzela na przykład pistolet standard albo karabin open, a ty, kurczę, no to po prostu to jest niesamowite. Jak ty to robisz, mów? Nie wiem. Ale ta nie, umówiliśmy się, że nie. Na pytania moje, dziennikarza, który się opowiada, nie odpowiadamy, nie wiem. Nie ma takiej opcji. Nie, musisz, teraz jesteś politykiem, który kandyduje na prezydenta i teraz masz możliwość wygadania się. Nie obrażaj jej. Nie, dobrze, przepraszam.
Nie, dobra, ale to zróbmy tak, że masz parcie na szkło po prostu. Nie chcesz poopowiadać w ogóle o tym. Nie, no Aneta, skromność, tak. Ja wiem, że ty jesteś bardzo skromna, naprawdę. Parę razy cię widziałem, ty sobie tam po prostu strzelasz fajnie i w ogóle na tych zawodach. Musisz coś powiedzieć więcej. Jak to jest z tobą? Powiedz mi. Od czego się w ogóle zaczęło? Od pistoletu, strzelby, od karabinu? W sumie to od wszystkiego naraz. I tak okay. naprawdę do dnia dzisiejszego też nie potrafię się zdecydować na jedną broń. Tak naprawdę, no tak jak mówiłeś, powinno się szlifować albo pistolet, albo szczelba, albo karabin i być w tym najlepszym. A tak naprawdę, no nie potrafię z niczego zrezygnować. No nie potrafię. Nie, no, nie, powiem ci, to bardzo dobrze akurat w twoim przypadku, że nie potrafisz zrezygnować, bo na wszystkich tych polach właściwie można powiedzieć, osiągasz bardzo fajne wyniki. Ale jak to jest u ciebie? Na przykład, czy masz jednak któreś z tych broni jednak jest większy nacisk, czy jednak rzeczywiście starasz się wszystkiego po trochu równo trenować i brać udział w tej samej ilości zawodów? No nie, nie. Na pewno najwięcej trenuję pistoletu i w ogóle uważam, że pistoletu no, trzeba najwięcej czasu poświęcić tej broni. Jakoś karabin, strzelbę, jak trochę się potrenuje, to bardzo szybko idzie to opanować. A pistolet no to już musi, no wymaga dużej ilości treningów, dużej ilości czasu. A ile czasu? Najwięcej jednak trenuję pistoletu, ale przekładam to właśnie. Dwa treningi pistoletowe, strzelba. Dwa treningi pistoletowe, karabin. I tak jakoś. Daję radę na razie. No, dajesz radę, to skromna jesteś bardzo. Miałem już zadać kolejne pytanie a propos takiego czasu, ile poświęcacie na trening, ale może to będzie w następnym. Natomiast chciałbym teraz zadać pytanie Soni, bo na pewno to zawsze zawodników interesuje, bo bardzo wielu zawodników na przykład zaczynało, tak jak ty Soniu, zaczynałaś od pistoletu pneumatycznego, teraz jesteś zawodniczką IPSC, czy daje ci na przykład to, że trenowałaś przez wiele lat pistolet pneumatyczny, daje jakieś przełożenie na IPSC, czy coś można z tego wyciągnąć, czy na przykład to jest też dobra droga, żeby zacząć właśnie od pneumatyki i na przykład przejść sobie na dynamiczne strzelanie? Jest to dobra podstawa, ale mi to na przykład przeszkadza osobiście, bo ja bardzo długo strzelałam tą statykę. Tak? To było praktycznie 13 lat moich treningów statycznych karabinu i pistoletu, ale opanowanie przyrządów, opanowanie spustu w tak wolnych strzelaniach to zupełnie coś innego niż IPSC. Ja tam miałam praktycznie na 40 strzałów w godzinę 15. Tak, tutaj no jest to kilkanaście sekund, tak? O wiele. Pomijam fakt, że nie biegam po torach, bo nie potrafię, więc zupełnie inaczej się to strzela. Mi to przeszkadza, bo ja bardzo chcę dokładnie złożyć przyrządy celownicze, tak? Ja chcę wycisnąć ten język spustowy. I ja już za dużo myślę na tym tarczy, tak? Na płytce, na poperze, a na kiwaku to już nie wspomnę. Więc fajne początki, ale jeśli ktoś docelowo chce strzelać IPSC, to myślę, że to jest kilka treningów, pół roku takich, że tak powiem, początków, ale nie więcej. Miałaś tak na początku, jak przeszłaś na IPSC, stanęłaś, are you ready, stand by, usłyszałaś pip i sędzia był zdziwiony, bo ty wyjęłaś powoli broń, przymierzyłaś się, wycelowałaś. Nie no, oczywiście żartuję. Ale powiem ci, że jestem trochę zdziwiony, bo wiesz, słyszałem kiedyś taką opinię, i to mi powiedziała, ojejku, zaraz sobie przypomnę, przepraszam bardzo, zapomniałem teraz. Rafa, może mi pomożesz, ze Śląska zawodniczka, z Marcinem, słucham? Celina. Właśnie, tak, Celina. I też ją wspominałem zresztą w poprzednim odcinku. Celina, jak ją, taki, złapałem ją kiedyś na torze, na taki króciutki wywiadzik, ona mi na przykład powiedziała właśnie, że ona uważa, że jednak no, nie ma tej dynamiki bez statyki. Że jednak to statyczne strzelanie no w jakiś sposób no potem powiedzmy procentuje w tej dynamice. Czyli to różnie jest, prawda? Na niektórych tak. Może być... Procentuje, mówię, jeśli zrobimy faktycznie tą dobrą podstawę, ale jeśli ją przeciągniemy, to później ciężko nam się będzie ruszyć. Będziemy bardzo wolno oddawać te strzały, tak? Więc tu się trzeba przemóc naprawdę konkretnie. Ja praktycznie rok jeździłam w ogóle na zawody, żeby zobaczyć, jak to wygląda, trenowałam, bo ja się przez pierwszy rok nie odważyłam po przejściu ze statyki strzelić zawodów IPSC. Okej. Okay. Ja pamiętam kiedyś byłem w jednym z klubów, sobie tam przychodziłem ćwiczyć, strzelać i przychodziła właśnie zawodniczka, która strzela z karabinu pneumatycznego i byłem bardzo zdziwiony, że
cały jej trening godzinny polegał na tym, że ona stała. I trener obserwował tylko właśnie, żeby się nie ruszała. Podziwiam, naprawdę podziwiam. Paulina, no właśnie, takie następne pytanie. Ile dziewczyny poświęcacie czasu na trenowanie? W ogóle powiedz, Paulina, bo ja tak troszeczkę to przemknęło gdzieś. Jak ty długo już w ogóle strzelasz IPSC? Bo już wiemy, jak się zaczęło, jak to i ile to trwa u ciebie? Czy brałaś udział już w jakichś zawodach? W ilu zawodach? Powiedz trochę więcej. Ja mam za sobą zeszły sezon, jako pierwszy sezon zawodów level 3. Wcześniej strzelałam przez mniej więcej pół roku. No tak naprawdę na pierwszych zawodach, takich większych, level jedynkach, ale dużych, byłam w wakacje półtora roku, znaczy nie te ostatnie, no te dwa lata temu już prawie teraz. Czyli w sumie można powiedzieć, że od dwóch lat tak poważniej niż no tak, że jeżdżę na zawody. Natomiast pierwszym moim sezonem był sezon poprzedni i to były pierwsze moje przygody z torami na level trójce. Okej. Okay. A w jakim klubie ty strzelasz? Mamy swoją drużynę No Limit, DVC No Limit Team, natomiast strzelamy na Warszawiance, czyli jakby no okay. Na coverze, bo to jest I znajdujesz czas na treningi między planami, gdzieś próbami i tak dalej, jest na to czas? Tak, staram się, no przez cały sezon, kiedy tylko się dało, to trenujemy co piątek i staram się nie opuszczać tych treningów piątkowych. Dominik oczywiście też często organizuje nam jakieś treningi, na które jeździmy na różne strzelnice, czy to otwarte w sezonie, jeśli się da, czy po prostu organizuje dodatkowe treningi na Warszawiance, albo po prostu są co miesiąc zawody, które są takim dobrym szlifem, te level jedynki na Warszawiance, bo one są takie podtrzymujące adrenalinę i tę pamięć stresu, który nam towarzyszy na zawodach, bo to dla mnie na przykład był największy, do tej pory to jest największy problem, ten stres właśnie wywołany zawodami. Aczkolwiek ja w ogóle nie mam kompletnie ambicji i ciśnienia żadnego, więc nie dotyczy mnie to aż tak bardzo. Natomiast no na pewno ciśnienie skacze i trzeba się nauczyć się to opanowywać. Mimo że jestem aktorką i mimo że stres na scenie nie jest mi obcy, to ten stres przed zawodami jest zupełnie inny i dużo większy. Więc te treningi tak, to plus treningi na sucho, które mamy trzy razy w tygodniu i skończyłam temat. Nie, spoko, bo jest to, bo fajnie, jak odpowiedziałaś, to miało być moje kolejne pytanie, no właśnie, bo ty wychodzisz na scenę, nie wiem, albo na przykład jest kamera akcja, no to wiadomo, że jest ta trema spięcia, tu nagle mówisz, że jesteś zestresowana, ale to wiadomo, że to jest zupełnie inna rzeczywistość i zresztą Dominik też na tym kursie, w którym ja brałem udział, on właśnie bardzo dużo mówił o tym, że możemy sobie trenować, ale tak naprawdę bardzo wiele weryfikuje ten timer na zawodach, kiedy już rzeczywiście stoimy w tym przygotowaniu i wtedy nawet te najlepsze treningi mogą wziąć w łeb. Tak, ja mam takie, przepraszam, tylko wtrącę, bo ja przez cały zeszły sezon się czułam tak, że wydawało mi się, że jestem dosyć przygotowana i stawałam na torze, byłam taka skupiona i brałam głęboki wdech i robiłam bardzo długi wydech i naprawdę panowałam nad sytuacją. I wtedy było zombie, wszędzie zombie, strzelaj. I wpadałam w grę komputerową, która po prostu było niekończące się strzelanie. I rzeczywiście no, to jest w ogóle nieporównywalne, to co się dzieje po dźwięku timera. Także ważne jest to, że Dominik nawet na treningach fizycznych, które prowadzi trzy razy w tygodniu z nami, z naszą drużyną, nawet na tych treningach używa timera właśnie po to, żeby jakby mieć tę reakcję taką naturalną. Zombie, podobało mi się zombie. To jest zawsze każdy, kto zaczyna, to on zaraz. Słuchaj, Sonia, właśnie powiedz mi a propos, no ty już wiemy, że ty musiałaś się przestawić z etapu długotrwałego mierzenia na właśnie zombie. Słuchaj, czy już chyba to zostanie, Paulina, wiesz, już chyba w środowisku zostanie to, wiesz, po timerze co robisz? Zombie. Słuchaj, tak. Sonia, powiedz... Chciałam cię przedabingować kilka gier komputerowych. Call of Duty na przykład. Sonia, powiedz mi taką rzecz, czy ty tyle samo czasu poświęcasz na treningi teraz IPSC, czy więcej poświęcasz na przykład na wtedy to statyczne strzelanie z pneumatyku lat temu? Znaczy ja nie tylko pneumatyka trenowałam, bo był to też pistolet sportowy 30+30, czyli 22 popularna, tak?
Natomiast wtedy trenowałam dużo, dużo więcej. Ja też bardzo szybko dostałam się do kadry wojewódzkiej, tak, później do kadry narodowej. I to też stało się takim obowiązkiem. To średnio była, powiem już, przyjemność. To był obowiązek. To był sport wyczynowy. Więc wtedy trenowałam nawet do 6 razy w tygodniu. Faktycznie po kilka godzin dziennie. Teraz też próbuję się przestawić na coś takiego, że jest to zabawa, więc ja nie muszę aż tak trenować, tak? Jeśli nie chcę, to nie trenuję. Chociaż z tym mam problem, bo nie trenuję, ale ambicje są. Więc to się jeszcze troszkę kłóci. Łatwiej mi jest się zmotywować, kiedy faktycznie na pierwszych zawodach mi nie pójdzie, to później już jakoś ten sezon jest motywacyjny. Natomiast teraz bardzo mało trenuję. A co to jest, czym jest to spowodowane? To jest, nie chce ci się, jak to już usiadłaś na laurach? No nie, bo Aneta, że tak powiem, wyprzedza mnie na zawodach od 3 sezonów, więc laurów na pewno nie ma, bo ja dosyć działam zero-jedynkowo. Jeśli jestem druga, to znaczy, że przegrałam, nie wygrałam drugie miejsce, tak? Tylko przegrałam. Natomiast moje całe życie od, powiedzmy, 12 roku życia już tak na poważnie dotyczy strzelectwa, tak? Pomijając już to strzelstwo statyczne, pomijając trochę IPSC, które gdzieś tam też ambicjonalnie na początku przyjęłam dosyć mocno, to ja też pracuję w sklepie z bronią, tak? We Wrocławiu jestem kierownikiem sklepu z bronią, więc całe to życie nadal się tym toczy. Mój ojciec też trenuje, też strzela IPSC, część zawodników go zna, więc jak są tematy rodzinne, to też jest strzelectwo. Nie mam odskoczni, więc czasem mnie to po prostu męczy. No tak, tak to jest czasem, bo to z jednej strony czasem człowiek, kiedy ma właśnie hobby, myśli sobie, a gdyby tak było właśnie to, wiesz, to hobby, żeby przekuć na właśnie to zawodowstwo i tak dalej. A kiedy przychodzi to zawodowstwo, to człowiek sobie myśli, no ja bym wrócił do hobby, znów, żeby był ten spokój. No wiadomo, jak jest, okej. Okay. Ale rozumiem, że teraz jednak było bardziej intensywne te treningi wtedy na pneumatyku i na 22 niż na IPST. Dokładnie. Mam nadzieję, że wyrównam chociaż do 50% tej normy. Sonia, ty pewnie się spodziewasz, że to będzie kontynuacja tego pytania. Nie zmienimy absolutnie teraz. Zaskoczę cię. No właśnie, wiesz co, bo to pytanie przyszło mi do głowy, kiedy Sonia powiedziała tutaj, że Aneta wyprzedza mnie. Jak te dziewczyny, kiedy przyjeżdżacie, rywalizujecie bardziej między sobą, czy bardziej z facetami? Aneta? Znaczy... Mi się wydaje, że nie rywalizuję z nikim. Ale wygrywasz. Jadę po prostu, wiesz, postrzelać. Aha. Nie zakładam, że muszę z kimś wygrać, z kimś przegrać, chciałabym być od kogoś lepsza czy gorsza. Nie. Ale wiesz, to jest ciekawe, bo w poprzedniej rozmowie, kiedy byli sami faceci, tam się pojawił właśnie taki fajny temat, kiedy właśnie było tej rywalizacji, że tam właśnie się, wiesz, ścigali przez, wiesz, tam jeden ścigał drugiego przez 2-3 tam jakieś, wiesz, jakieś tam zawody, wreszcie jak się udało, to było w ogóle, więc wiesz, ale tak się zastanawiam, wśród dziewczyn nie ma rywalizacji naprawdę, tak nie, gdzieś tam podskórnie, nie, żeby jednak, wiesz, przyjechać i tam... pokonać wszystkich? No nie chcę mi się w to wierzyć, no przecież to sport. To zależy od podejścia. Ja jadę dobrze się bawić, spędzić jak najlepiej czas i zrobić wszystko najlepiej jak potrafię. I tyle. Ja mam tak samo, tylko ja zawsze zamykam listę, a ty, wiesz, przywozisz kolejne puchary. No nie wiem, jak to jest, z czego to wynika. Chyba może dlatego, że po prostu za mało trenuję. A ja powiem szczerze, że mnie dużo bardziej cieszy, jak zleję facetów i zawsze sprawdzam, kogo zlałam, niż jak zleję dziewczyny, bo to jakby okej, okay, no dobra, no trudno, no stało się, ale jak zleję jakiegoś faceta, który do tej pory był dużo wyżej niż ja, albo jeszcze dawał mi jakieś uwagi na torach, na tych zawodach, ach. Rozumiem, że twoje takie, wiesz, jeden z celów to jest właśnie pokonanie Dominika na przykład na zawodach, wiesz, górskiego. Nie, nie mam aż takich. Uczeń przerów mistrza. Nie, no okej, okay, rozumiem. Ale bardzo fajnie. Nie, to już mi się podoba, bo to jest teraz rzeczywiście, no jest to jakiś kamyczek do ogródka wrzucony facetów. Dziewczyny, powiedzcie mi taką rzecz, czy macie jakieś wzory, na których, które są dla was rzeczywiście zawodniczkami albo zawodnikami, których, nie wiem, warto naśladować, których podpatrujecie może, nie mówię tu o polskim tylko naszym rynku IPSC, ale w ogóle o takim europejskim czy światowym, co? Sonia, masz takich swoich może mistrzów gdzieś tam, których myślisz sobie, no kurczę, dała radę.
dziewczyna. No ja cały czas patrzę na Marię Gusinę, to jest dla mnie naprawdę wielki wzór. No to wszyscy patrzą na Gusinę. Tak. No nie wiem, czy mężczyźni z tym samych powodów, ale ja naprawdę patrzę, jak strzela. Na poprzedniej rozmowie o Gusinie faceci mówili non stop. Gusina, także wiesz, także też podpatrzyłem. Czyli Gusina. Aneta, a ty? No i tak samo. Tak samo. Dokładnie okay. To samo. A Paulina? Ona świetnie się porusza na torze. Tak słyszałem. A Paulina, ty masz jakąś mistrzynię albo mistrza? A ja nie mam, dlatego że ja nie jestem aż tak bardzo zainteresowana tym wszystkim, bo może jak zacznę lepiej strzelać jakoś... Ja się zajmuję tym, żeby się zająć tym, co jest moimi słabościami, a jakby taką osobą, która mnie do tego... cały czas zmusza jest Dominik i stoi nade mną z batem i każdą najmniejszą rzecz stara się wypracować i wyćwiczyć. I on bardzo dużo rzeczy robi, o których ja nawet nie mam pojęcia. A ja tak szczerze mówiąc, jakby no, to nie jest moje życie. To jest jedna z moich naprawdę wielu pasji. I w związku z tym ja nie jestem tak bardzo zaangażowana w to. To nie jest tak, że ja oglądam, że mnie to pasjonuje jakoś tak. Po prostu interesuje mnie to jako działanie, a niekoniecznie jako cała ta otoczka. Mhm. A właśnie, bo wspomniałaś, Paulina, o, no właśnie, bo się pojawia cały czas Dominik jako twój trener. Pytanie teraz, no już wiemy, że ty masz trenera, a Aneta i Sonia, wy macie też trenerów? Czy można na przykład osiągać wyniki bez trenera? Aneta? No chyba bez trenera nie bardzo się da. Musi ktoś stać nad tobą z tym batem i karcić, jak robisz coś źle, chwalić, jak robisz coś dobrze. Mm-hmm. Także no trener to podstawa, moim zdaniem. Czyli masz trenera. Masz tak. Trenera. A Sonia? No ja do tej pory w sumie trenera nie miałam. Trochę na początku trenowałam gdzieś tam z Robertem Kolińskim, bardzo na początku, tak, bo on założył sekcję we Wrocławiu. Później trenowałam troszkę z Bartkiem Szczęsnym, natomiast to było tam kilka treningów. A przez ostatnie chyba dwa sezony trenowałam zupełnie sama, więc sama się gdzieś tam uczyłam, podpatrywałam, czasem pytałam chłopaków, jak strzelałam na zawodach, żeby coś na coś zwrócili mi uwagę. Natomiast ten sezon miał być inny, jeszcze nie wiadomo, czy będzie, ponieważ wspiera mnie teraz Halinka Arms, za co jej bardzo dziękuję i zaczęłam treningi ze Zbyszkiem Kubiczem. I faktycznie wychwycił mnie kilka rzeczy już na pierwszych dwóch treningach i cały chwyt broni, część postawy jest zupełnie do zmiany, więc mam nadzieję, że będzie się to rozwijało. No okej, okay. No szkoda właśnie teraz widzisz, jak powiedziałaś o tym, to aż żal, że ten cały ten koronawirus i to wszystko spowodowało, że nie możemy, trenować można, natomiast no nie ma tej rywalizacji na torach, to jest strasznie smutne. Ja mam nadzieję, że jak najszybciej to wszystko wróci do normy. Słuchajcie, jeszcze jedno pytanko do Was. Bo w ogóle kobiet w IPSC, w ogóle w strzelectwie, tak sobie myślę, że w strzelectwie tym tam statycznym chyba jednak było zawsze więcej kobiet, znaczy były kobiety tak pół na pół powiedzmy, no tak, nie było to tak sfeminizowane to jak kobiety, a jak faceci przejęli to jak się, maskulinizowany? Chyba tak, no właśnie. Natomiast no teraz właśnie można już powiedzieć, że w IPSC już też jest porówno, tak? Jest bardzo dużo zawodniczek, dużo dziewczyn przyjeżdża. A gdybyście miały zachęcić kolejne dziewczyny, żeby zaczęły trenować, to co zrobić w ogóle? Jaki taki pierwszy krok zrobić? Albo co jest fajnego w tym sporcie? Gdybyście miały tak po prostu teraz zareklamować IPSC dla dziewczyn, dla kolejnych kobiet, które może by przyłączyły się do nas. Aneta, co ty o tym myślisz? Ja zawsze wszystkie dziewczyny, które są w moim klubie, zachęcam, żeby spróbowały dynamicznego strzelania, no ale to trzeba chcieć po prostu, trzeba to czuć. A no, Paulina? Tak, no. Przede wszystkim powiedziałaś, że to się wyrównało. Nic się nie wyrównało. W Polsce jest 20% maksimum strzelających kobiet. Jest ogromna przewaga mężczyzn w tym sporcie. A na świecie jest bardzo podobnie, może jest około 30%, ale niewiele więcej. Więc to nie, to nie, to się nie wyrównało. Zróbmy teraz tak, żeby się wyrównało. Jak zakończyć? Tak, zróbmy tak. Ja też bardzo namawiam. No niestety z tym sportem jest trochę tak, że kobiety, ja trenowałam też pole dance przez jakiś czas i też te ketle i byłam instruktorem i bardzo jakby to, co ja najczęściej słyszę od kobiet w bardzo wielu sportach, to jest: ja mam słabe ręce, nie mogę tego robić, ja mam słabe ręce. Ja zawsze mówię, no tak, i któregoś dnia rano obudzisz się
i będą silne, zupełnie znienacka. No niestety nad rękami trzeba pracować. My kobiety mamy taką tendencję właśnie do mówienia, mam słabe ręce, tego nie mogę, to nie dam rady, nie uda się. No nigdy się nie uda, jeśli nie zaczniemy trenować. Faktem jest, że pistolet jest takim sportem brutalnym dla układu nerwowego. Układ nerwowy musi się do niego przyzwyczaić. Ja miałam to szczęście, że ponieważ trenowałam właśnie z ketlami, to jakby odrzut broni nie był dla mnie żadnym problemem. Natomiast to jest problem dla kobiet, dla których to po prostu jest naprawdę bardzo duże uderzenie po tym naszym układzie nerwowym, który nie jest przyzwyczajony. Dlatego uważam, że fajnie jest próbować różnych sportów i trenować nawet po łebkach, ale bardzo różne rzeczy i ten sport, żeby był cały czas obecny, bo potem właśnie taki pomysł nam przyjdzie do głowy, żeby strzelać i to będzie dużo łatwiejsze i będzie nam sprawiało od początku przyjemność, a nie trudność od początku. Dlatego ja namawiam w ogóle dziewczyny do tego, żeby trenowały sporty, które wydają się być nie dla dziewczyn. No i jeśli chodzi o zachęcenie, to naprawdę i atmosfera, i klimat na zawodach jest super. I dziewczyny, które strzelają, są bardzo fajne i pomocne, bo przez to, że jest nas tak mało, to tak naprawdę ja zawsze czuję bardzo dużo fajnej, dobrej energii od dziewczyn, które spotykam. I to jest dla mnie bardzo ważne, zwłaszcza dla osoby, która od niedawna jest w tym sporcie. Także naprawdę warto, nie ma się czego bać, bo wszyscy bardzo pomagają. Pamiętam swoje pierwsze zawody, były na Słowacji i to było strasznie śmieszne, bo oczywiście robiłam tam milion błędów i ci wszyscy sędziowie tak patrzyli na mnie i tak liczyli z przymrużeniem oka te wszystkie moje błędy, jakoś dawali mi przejść dalej i nie czuć się bardzo upokorzoną. Także naprawdę nic złego się nie dzieje, jest to ogromne wsparcie i warto uprawiać ten sport. Słuchaj, rozumiem, że dekwy nie było wtedy na tych zawodach. Nie, ale myślę, że brakowało. Słuchaj, a jeszcze tak muszę o to spytać, a masz czasem tak, że wiesz, że stajesz na torze, wiesz, już jesteś cała oszpejowana, przygotowana, wiesz, ręce ułożone, a widzisz, że sędzia podchodzi do ciebie z tym zegarkiem i widzisz po jego twarzy, on myśli, kurczę, skąd ja ją znam, gdzie już ją widziałem, ja ją znam. Rozpoznają cię w ogóle na strzelnicy i mówią, to ta Paulina. Ja już nie zwracam na to za bardzo uwagi, bo ja bym zwariowała, wiesz, jak ja bym widziała wszystkie pokazywanie mnie palcami i szeptanie za plecami. Teraz na szczęście jest bardzo wielu aktorów, których można spotkać na ulicy, więc ten temat już nie jest aż taki budzący, aż takie emocje. Czasem się zdarza, że ktoś tam się odezwie, ktoś mnie o coś zapyta, ale my tam jesteśmy w trochę innej sprawie wszyscy. I myślę, że wszyscy bardziej się tym zajmują, co mają do roboty. I są skupieni na swoim, niż na gapieniu się na to, czy to ja, czy to nie ja. Nie, no okej. Okay. Znaczy wiesz, no tylko wciąż jednak mimo wszystko aktorzy strzelający to jest jednak jakieś wydarzenie na strzelnicy, jakby nie było. Więc akurat to było moje pytanie. Sonia, powiedz mi taką rzecz, no właśnie, ty gdybyś miała zachęcić dziewczyny do strzelania, może by się zachęciła, żeby zaczęły tak jak ty, od pneumatyków, albo po prostu może od razu na IPSC, niech się rzucają? Może pneumatyk niekoniecznie. Tak? Ja wiem, że to jest łatwa opcja, natomiast to też jest dosyć trudne. Tak? Pistolet raczej będzie wymagany, żeby strzelać z jednej ręki, bo tak są nauczeni też trenerzy, instruktorzy często na strzelnicach, nawet takich lokowskich albo tym podobnych. Natomiast myślę, że takie pierwsze swoje kroki w ogóle ze strzelectwem można spokojnie odbyć na 22. Tak, sama jestem instruktorem i czasem gdzieś tam uczyłam grupy, kobiety, mężczyzn, różne osoby w różnym wieku. I faktycznie miałam taką panią, którą przestraszył dźwięk, jak jej mąż obok strzelał. Było to dla niej tak straszne, że aż się biedna popłakała. Natomiast on skończył, ja z nią weszłam na tor, strzeliła 22, 9, a później 45. I oczywiście 45 spodobała jej się najbardziej, bo miała odrzut, był tak zwany duży fun factor. Więc myślę, że po prostu małymi krokami z odpowiednim instruktorem jak najbardziej wszystko jest dla nas.
Dokładnie, fajnie powiedziałaś, Sonia, o tym, żeby trafić pod ręce, w ręce dobrego instruktora. To jest bardzo ważne, myślę. Ja też zawsze to będę powtarzał, bo często widziałem na strzelnicy takie sytuacje, że na przykład właśnie przychodzi dziewczyna z chłopakiem i od razu do ręki dostają jakieś takie, wiecie, kałachy, strzelby. A ja jestem zwolennikiem jednak tego, żeby jednak właśnie tą 22 na początek wziąć w ręce, troszeczkę się oswoić, fajnie sobie strzelić parę razy i będzie fajnie, będzie przyjemnie i tak jak mówisz. Także dziewczyny, jak już macie iść, to trafcie, popytajcie gdzieś w ogóle, bo można przecież, prawda, gdzieś popytać, gdzie jest fajna strzelnica, gdzie są fajni instruktorzy. Słuchajcie, powoli będziemy kończyć, jeszcze mam do Anety pytanie. Aneta, bo muszę cię o to spytać, strzelba, karabin, pistolet, ale tak najbardziej do czego ty lubisz strzelać? No z wszystkiego. Po prostu z wszystkiego. Ale tak, nie chce mi się wierzyć, że jesteś naprawdę niezdecydowana i po prostu wszystko. Nie, no dobra, okej, rozumiem. Czyli rozumiem, że we wszystkich tych, że tak powiem, kategoriach broni po prostu będziesz dalej łoiła skóry innym zawodnikom i zawodniczkom. Będziesz się starała, dobrze. Dobrze, słuchajcie, myślę, że już, bo miałeś to pół godziny, już jest takie pół godziny z okładem. Rafała jeszcze tylko spytam, naszego producenta. Rafale, czy już kończymy, czy ty masz jeszcze jakieś pytania? To znaczy, jeszcze ewentualnie miałbym takie pytanie. Jeszcze miałbym ewentualnie takie pytanie do dziewczyn odnośnie rywalizacji, ale niekoniecznie rywalizacji między sobą, tylko co sądzą o rywalizacji innych zawodniczek i czy według nich jakby poziom kobiecego IPSC rośnie i czy tych zawodniczek tak naprawdę przybywa. Bo ja mam wrażenie, że to jest jakaś tam grupa, która jest dosyć stała od 2-3 lat. Niewiele się zmienia, ale może ja po prostu się źle przyglądam. I jak one to oceniają? Jak wygląda ta rywalizacja kobieca i czy ona się będzie rozwijać, czy się tak naprawdę rozwija i czego ewentualnie brakuje w samym IPSC u nas w Polsce, żeby zachęcić więcej kobiet? Już nawet się tak precyzyjnie pytam, co według was jest jeszcze do zrobienia na poziomie jakby naszego sportu i naszego środowiska, żeby wciągać więcej tych kobiet? To ja chyba muszę wyznaczyć. No może Sonia. Sonia. Wydaje mi się, że faktycznie źle patrzysz, bo kobiet przybywa i to bardzo mocno. Jak zaczynałam w tym 2015 bodajże, to była naprawdę chyba 5 albo 6 i to część z nich była po prostu jako sędziowie, tak, więc częściowo musiały strzelać po prostu. Natomiast teraz widzę nowe twarze, na level 1 też widzę nowe twarze, czasem też tam sędziuję, szczególnie pod Łodzią. Widzę dziewczyny, widzę, że tak powiem, rodziny, tak? Czyli gdzieś tam nawet matka, ojciec, dziecko, tak? Bo dziecko już jest pełnoletnie, może strzelać i bardzo fajnie się to rozwija, powoli faktycznie, no bo kobiety też jednak myślą, że to jest nadal męski sport, więc gdzieś tam za namową faktycznie męża, chłopaka idą, na początku nie bardzo, ale potem widzą te kobiety, które strzelają, dają sobie radę, łoją tych facetów, co jest najważniejsze dla nas. I faktycznie się rozwija, naprawdę. Tylko trzeba patrzeć po tych na razie level jedynkach, tak? One muszą mieć odwagę, widzieć, że to nie jest męski sport, że to jest sport każdy, dla każdego, taki jak każdy inny. I myślę, że to się rozwija, naprawdę. A wiecie, co ja słyszę najczęściej? Jak wrzucam jakiekolwiek filmiki, na których strzelam, albo zdjęcia z bronią, to najczęstszy męski komentarz, jak myślicie, jaki jest? Pewnie jakiś seksistowski. No właśnie tak, nie wiem, czy seksistowski. Strach się bać. O tak. Słyszałam to nieraz. No właśnie. I ja mam dobrze, wrażenie, dokładnie, że to jest problem, że problem z dziewczynami strzelającymi, znaczy z tym, żeby dziewczyny więcej strzelały, jest bardzo często taki, że facet sobie nie wyobraża, żeby jego kobieta strzelała. A jeszcze strzelała lepiej od niego, to jest w ogóle niemożliwe. Więc dziewczyny nie mają bardzo często takiego wsparcia w domu, gdzieś w tym w partnerze, który zamiast je zachęcać do tego, wręcz przeciwnie. W ogóle chyba, że właśnie strzelają razem i no, on się czuje na tyle mocno. Oczywiście są też wspaniali faceci i tu w ogóle nie generalizuję,
ale słyszałam bardzo wiele takich historii, naprawdę wiele, gdzie dziewczyna strzelała, była coraz lepsza, ale partner jej zabronił. Wręcz zabronił albo powiedział, że po prostu nie. No, nie ułatwiał jej sprawy. Więc wydaje mi się, że też my potrzebujemy mimo wszystko tego wsparcia od facetów, tej zachęty, tego, żeby, no żeby, bo to też trzeba czas poświęcić, ktoś się musi zająć dziećmi w tym czasie. My w ogóle mamy problem z tym, żeby mieć swoje pasje, tak, i je realizować. A jeszcze taka pasja, która jest zagrożeniem, bo przecież strach się bać, dla faceta, sprawia, że po prostu jest trudniej jeszcze z tą pasją się jakoś przebić. Bo jeszcze tam na aerobik to możemy sobie parę razy pójść, tak? Więc ja myślę, że to jest tak naprawdę dosyć złożony problem i on ma dużo płaszczyzn do pokonania. Dlatego tych dziewczyn pewnie nie jest tak bardzo dużo, ale jest ich coraz więcej, tak jak mówi Sonia. Jestem przekonana, że będzie coraz więcej, bo coraz więcej się mówi o tym kobiecym IPSC. Chociażby to, że jesteśmy tutaj dzisiaj i możemy o tym rozmawiać. Bardzo fajnie powiedziane, dokładnie. Aneta, a ty, co o tym myślisz? Tak, na pewno wydaje mi się, że coraz więcej kobiet strzela i to nie tylko pistolet, bo widzimy dziewczyny i w karabinie, bardzo dużo mamy strzelbowych dziewczyn, gdzie na początku nigdy się grupa lady w strzelbie nie otwierała, nie? Także wydaje mi się, że jest cały czas taka tendencja wzrostowa. Widać, że młode dziewczyny, że właśnie żony mężczyzn, którzy strzelają, też strzelają i to mówię, i to nie tylko pistolet, tylko karabin, strzelba, wszystko. Także myślę, że w dobrym kierunku wszystko zmierza. Idzie, myślę, w jak najlepszym. Słuchajcie, drogie dziewczyny, drogie panie, naprawdę było mi przemiło, było nam przemiło dzisiaj rozmawiać. Ja myślę sobie, że musimy się jeszcze mówić na jeszcze jedną rozmowę, bo tu naprawdę to by jeszcze spokojnie, jeszcze kolejne na pewno 45 minut byśmy pogadali. Natomiast oczywiście te odcinki, no jak są takie bardzo długie, to też nie jest dobrze, więc dlatego postanowiliśmy, żeby one trwały tak maksymalnie pół godziny z jakimś haczykiem. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Gdybyście mieli jakieś pytania, tutaj mówię teraz do widzów, to pod tym filmem oczywiście można pytać, zadawać pytania, jeśli tych pytań się dużo na przykład pojawi właśnie do naszych zawodniczek i PSC, to z chęcią nakręcimy kolejny materiał, na który mam nadzieję, że dziewczyny wtedy z chęcią odpowiecie. Jeśli tak, podnieście rękę do góry, czy się zgadzacie, kciuk, jeśli tak. O, Aneta, bardzo dobrze. No, także sami widzieliście. Także słuchajcie, śmiało zadawajcie pytania, bo też chodzi nam o to, żeby też była interakcja między tutaj, jak gdyby w tej rozmowie, kiedy ją przeprowadzamy, ale także żebyście to wy zadawali pytania, tworzyli jakiś tam dalej klimat tej rozmowy. Może wpadniecie na zupełnie inne pytania, które poprowadzą nas na zupełnie inne jakieś fajne też tory i różne tematy, o których będziemy sobie mogli nawet dłużej porozmawiać. Ja tymczasem bardzo serdecznie w imieniu swoim i Rafała dziękuję. Dzisiaj waszymi gośćmi, a skoro już tak się feministycznie pięknie zrobiło, to gościniami były Paulina Holc, Aneta Bocheńska i Sonia Szymanek. Drogie panie, serdecznie wam dziękuję. Życzę oczywiście samych sukcesów, samych naprawdę medali, wiecie, jak to ja mówię, łujcie tam skórę w ogóle, żeby nie było. Tobie oczywiście, Paulina, życzę więcej czasu na treningi. Sonia, tobie też, bo z tego, co słyszałem, to tutaj Aneta nie narzeka na brak czasu na treningi, ale słyszałem, że wy dziewczyny to tak różnie. Także życzę tutaj producentów, proszę, różnych filmowych i telewizyjnych, żeby nie, przepraszam. Chciałem powiedzieć, żeby cię nie zatrudniali bez sensu w ogóle. Co ja wygaduję? Żeby mnie zatrudniali z bronią. O, właśnie, tak, do takich filmów jakiś tam sensacyjnych, albo w ogóle nakręćmy jakiś serial o zawodnikach IPSC. To by było dopiero, prawda? Super. Jeszcze raz serdecznie bardzo dziękuję. Zapraszam do oglądania kolejnego spotkania, bo myślę, że na pewno je zorganizujemy dla was. No i oczywiście zachęcam bardzo gorąco do pisania pytań albo podrzucania tematów na kolejne rozmowy. Dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.